Najważniejsze, babcie, wstańcie z fotela, zdejmijcie kapcie przydeptane. Uśmiech pani jest niezwykły, również ze wszystkich ról. Starość nie chroni przed miłością, ale miłość bardzo często chroni przed starością. Był to niebywale przystojny mężczyzna. Czy on rzeczywiście... Ja tylko przystojnych akceptowałam. Nie, ja tego nie, bo to za daleko jest. Nie, wszystko do przodu. Teraz... Babcia w takiej sukience i taka nowoczesna. No brawo, 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 brawo. Słuchajcie, jestem tak dumna, że Silver TV gości tę osobę, do sobie nie zdajecie sprawy. Jest z nami wspaniała, wybitna polska aktorka, pani Teresa Lipowska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim widzom, telewidzom. Jak widzicie, kariera aktorska pani Teresy zaczęła się w czasach filmu czarno-białego, z czego fragment piosenki był Rzeczpospolitej Babskiej. I tego będzie dotyczyło, pani Tereso, moje pierwsze pytanie. To jak zaczęła się pani droga aktorska? Cofnijmy się o te 66 lat. Trzeba dalej. To jeszcze dalej, ja proszę, pani się zagłębia, gdzie pani chce. Lat 15 w szkole weszłam pod kamerę, jak to się mówi, ponieważ był taki film Pierwszy Start i tam, przepraszam państwa, jestem trochę podziębiona, będę chrypiała. I tam do szkoły przyszedł reżyser i sobie wybierał tak zwane junaczki SP. Pani oczywiście tego nie pamięta, bo jeszcze pani nie żyła w tym czasie. Ale to były takie junaczki, które pomagały przy żniwach, przy tam wykopkach różnych. I był film bardzo piękny. I tam po prostu wybrali kilka osób, kilka dziewcząt. I tam zaczęłam, mając 15 lat. Ze Staszkiem Mikulskim, z Bogdanem Niewinowskim, z Wieśkiem Michnikowskim. No coś... Oni grali oczywiście rolę, a myśmy statystowały, śpiewały, razem z nimi coś robili. Także wtedy się już zaczęło. Coś niesamowitego. A pierwsza rola, jak to się mówi w środowisku filmowym, gdzie była pani na liście osób grających, tak? No bo statystów nie ma i tak się też tą karierę aktorską od tego liczy, kiedy się pojawił na liście płac, ja jak to rozumiem, mówił mój tata. Tak. Wie pani, dawniej, za moich czasów, bardzo dużo było filmów takich półdokumentalnych, na przykład o Konopnickiej, w której grałam Konopnicką. I to były, oczywiście były nazwiska, tylko że potem to się nie, jak to się mówiło, rozniosło. Więc to nazwisko było już bardzo dawno, nawet jeszcze w szkole, na ostatnim roku, w szkole teatralnej, też tam jakieś robiłam, nie pamiętam już, ale w każdym razie to z literatury postacie i oni tak przedstawiali. Pani Teresa. Wiem, że pani jest aktorką, my wiemy wszyscy, zarówno teatralną, jak i filmową, jak i serialową, jak i też radiowe pani audycje robi. I ja byłam bardzo wzruszona, jak zobaczyłam, że pani również dubbinguje filmy na przykład dla dzieci. Nie to, co pani powiedziała, że chciałam wtrącić się. Ja radio uwielbiam i dostałam taką najwyższą, chcę się pochwalić, najwyższą nagrodę, Wielki Splendor, obok bardzo wybitnych aktorów, którzy tam byli w radiu. I do tej pory jeszcze od czasu do czasu jestem. Uwielbiam, bo to jest teatr wyobraźni i to jest coś dla mnie absolutnie ważnego. No i tam mamy głównie głos, nie mamy głos. Wszystkich środków jest aktorskich w postaci ciała sprawa, i kostiumu, tak? Bo nic nie mogę, jak to się mówi, miną zrobić, że jestem smutna czy wesoła, prawda? Tylko tam trzeba nastrojem, pauzą. Także jest to wymagająca bardzo ścieżka aktorska. I nie wszyscy, wcale nie najlepsi aktorzy, są najlepsi właśnie w dubbingu. Radio. No, ale już od dłuższego czasu. Już był taki okres, że Disney odpowiadał znowu Lipowska, znowu Lipowska. Przejadła się pani tak, Disneyowi. Bo tam już i 101 Dalmatyńczyków. Koko. I tam bardzo, i Noko, tak, to bardzo. A potem już mówili, nie no, jeszcze teraz, tym razem nie. No tak, no bo bywa tak czasami. Ale do tej pory, nawet w tej chwili sam też taką propozycję, już nie przyjmuję ich. Wie pani, ja mam te lata, jeżeli mam 66 lat kariery aktorskiej, to swoich lat mam troszkę więcej. Nieco. I w tej chwili po prostu już w dubbingu, który bardzo lubiłam, bardzo, i byłam rzeczywiście jedną ze sprawniejszych aktorek,
ale w tej chwili są pewne, to nie bardzo widzę, to nie bardzo dosłyszę, to tam ze mną by się męczyli. A w tej chwili młodzi aktorzy wchodzą po prostu bez przeczytania prawie wcześniejszego. Także na razie stop. Myślę, że sporą część pani życia zajmuje praca na planie serialu M jak Miłość, prawda? Bo nie możemy o tej roli nie powiedzieć. Pani... Może, ja bym jeszcze na przykład o kabarecie wspomniała. No właśnie, bo to jest też kolejna rzecz, że przecież pani chyba w kabarecie Dudek występowała. Tak, to są moje najwspanialsze wspomnienia, bo to o tej M jak Miłość to oczywiście wszyscy wiedzą, wszyscy mnie znają. Kochają. Basiu, tu ma pani szerokie grono fanów. Tak, także jak się pokaże, wszyscy są uśmiechnięci, ale to se chwileczkę później powiem, bo mówię, wszyscy to jakby już w tej chwili... Kabaret, właśnie. Jak pani wspomina kabaret? Nie zupełnie przypadkowo. Dudek, z którym grałam w teatrze panią Dulską, Moralność pani Dulskiej. On grał Dulskiego, ja grałam Hankę. I tak mnie przypadek zapytał, słuchaj, nie wiesz, kto by mi tu zagrał w następnym programie? Kto się boi Marii Konopnickiej? No więc ja się tam wzdrygnęłam trochę, bo strasznie chciałam, no ale nie powiem ja. Ja pyta, proszę pani. No ale mówię, no nie wiem, taka nie, ta nie, a ta nie, też tam ta nie. No i wychodząc z teatru do Romka Kłosowskiego mówię, wiesz, to Dudek mnie zapytał, czy kogo ja bym widziała. No ale nie powiedziała, że ty chcesz? Ja mówię, no co? Głupio trochę. Tak? Do 12 w nocy telefon. Teresa! A ty byś chciała u mnie zagrać. Edward Dziewoński, jak słyszę po głosie. Jesteś! No i w ten sposób dostałam się do kabaretu. I tam przez 10 lat, bo to jest normalnie, że ta główna obsada Kwiatkowska, Kobuszewski, Gołas i tak dalej są stale, a młode dziewczyny wtedy... Tak, rotacyjne były. Tak, tak. Mhm. Tam była i Zawadzka, i Wiśniewska, tak. I no, bardzo dużo. Kwiatkowska. Tak, tak. No i właśnie w tym też. Ale potem tak się złożyło, ponieważ oni bardzo zżyli się ze mną, że jak ktoś zachorował, czy jak dziewczyna jakaś, czy miała jakiś film, czy coś. Teresa, a ty byś nie zrobiła zastępstwa? Czy robi pani Dziewońskiego po prostu lepiej niż on sam siebie robił? No? Ja mówię bardzo chętnie. I tak proszę sobie wyobrazić, przez 10 lat jego twórczości byłam z nim w Stanach Zjednoczonych, objechałam. Właśnie trochę na zasadzie ta nie może, bo oni nie chcieli powtarzać, ale na takie zastępstwa nie każdy by się godził. Ja to uwielbiałam, to mnie zbliżyło. To też wyzwanie, prawda, nagle zagrać coś innego. Poza tym to mnie zbliżyło do publiczności niezwykle. Ja zostałam się bardzo otwarta taka. Także o tym chciałam też powiedzieć, bo to jest kawał mojego życia, który tak jak radio, tym pięknym takim gestem właśnie tego wielkiego splendora jakby zamknęło moją taką czynną twórczość tam, to kabaret oczywiście się skończył i już do innych kabaretów nie miałam ochoty, bo to był literacki z takim cudownym dowcipem. Ja muszę pani zdradzić coś, pani Tereso. Ja ruszam w lipcu ze swoim kabareto stand-upem, który nazwałam Mucha w słoiku i będę próbować bawić, tumanić i przestraszać rzesze babć w całej Polsce. Jeśli pani zechce zawitać na spektakl w Teatrze Kapitol w lipcu, to oczywiście będę miała największą tremę w życiu wtedy. Bardzo jak będzie. Chętnie. Jest nie pani zaproszona. Nie, ja żartuję. Chcę przywrócić trochę taki klimat, o jakim pani mówi. Trochę Dudek, trochę Hanka Bielicka. I tak, żeby też ten stand-up odwulgaryzować i odprymitywnić. No nie to śmianie się bez powodu, bo to jest w tej chwili taki, zdejmie spódnicę albo spodnie. I już ma być, prawda? Dodatkowo no, jeszcze dwa razy zaklnij i już boki zrywać. Wydelikatnić ten dowcip. Na chwileczkę przejdźmy do Basi Mostowiak. Aha, na no sekundkę tak. Jednak. Nie może pani bez tego tematu wyjść z wywiadu, ale mam pytanie dziwne. Jaka jest atmosfera na planie? Bo to nas najbardziej ciekawi. No wie pani, my jesteśmy niektórzy 23 lata, ten serial trwa i niektórzy są te 23 lata. Przecież te wszystkie wnuki moje powyrastały niemalże na moich rękach. I bliźniaki, i Krystian, czyli Marka, syn. To ja 4-miesięczne dziecko przeniosłam do domu w ogóle. Znaczy do domu.
w serialu. A w tej chwili chłopak ma 22 lata. Prawda? To po dzieciach jest, widać, jak ten jest czas... duży szacunek. Ja uważam, no w wielu filmach, 80-90 filmów grałam. Natomiast tutaj jest kulturalna. Może to jak jeszcze Witek Pyrkos żył, to myśmy wprowadzili pewnego rodzaju obowiązek, żeby nie kląć, żeby się zachowywać... Czyli takiej klasy tego planu, tak? Troszkę. I to się już, Wituś, odszedł, ale oni jeszcze przy mnie bardzo się, że tak powiem, wstrzymują od różnych takich wulgaryzmów. Świetnie. Na przykład gdzie się najpierw mnie rzuca. I to wszyscy obserwują. Jak przychodzą nowi, to mówią, że o, tutaj jest zupełnie inna atmosfera. Także ja bardzo kocham ten serial, jestem bardzo związana. Już w tej chwili ten wątek tak troszkę jakby odpływa, bo już no, cały czas o rodzinie Mostowiaków tylko, nie można mówić tylko jeszcze o przyjaciołach, o znajomych i tak dalej. Ale ja bardzo lubię tam, no wczoraj byłam, 4 dni pod rząd miałam po 8-10 godzin. No 8-10 godzin na planie. To przy moim wieku naprawdę jest, głowa mnie bolała, ale uśmiech na ustach. Pani Tereso, mogę powiedzieć tak, patrzę na panią dzisiaj z wielkim podziwem. Oczywiście z upływem lat nasza twarz, rysy twarzy wszystkim się zmieniają. Ale to, co u pani pozostało kompletnie niezmienne, rozpoznałabym panią po uśmiechu, nawet gdyby pani miała ciemną kominiarkę na sobie. Uśmiech pani jest niezwykły, również ze wszystkich ról. Ma pani tak ciepły i tak charakterystyczny uśmiech, że powinna pani absolutnie cały świat tym obdzielać. To wyniesione z domu i dlatego, że byłam szczęśliwa. No właśnie. W domu u rodziny swojej, u mamy, którą kochałam ponad życie. Niestety bardzo wcześnie mi odeszła. I w domu miałam atmosferę ciepłą, nie było bicia, nie było picia i tak dalej. No i w tych czasach też inaczej się wychowywało dzieci, żeby miały szacunek do starszych, żeby uznawały pewne wartości. No w tej chwili niestety rodzice nie bardzo mają widocznie czas na to. Włożymy do ręki smartfona i sobie tam cykaj, ale rozmowy, a pójście, a pokazanie gdzieś czegoś, tego już zupełnie nie ma. No ja byłam tak wychowana. Potem no, z moim mężem, no wyżyłam 44 lata. Tomasz Zalewski, tak? Tak, i to był najcudowniejszy człowiek na świecie. I może to, że ja mam ten uśmiech, to jest kwestia, że ja właściwie całe życie byłam otoczona miłością. Ja kocham. Kocham zwierzęta, kocham przyrodę, pracę swoją bardzo. No i mojego męża kochałam szalenie. Tu chcę powiedzieć, że jak dostawałam kwiatki od niego na jakiś taki, czy premierę, czy jakąś taką uroczystość, zawsze dostawałam z karteczką. Już później, tak pod koniec, to dostawałam przed jego śmiercią niedługo, dostawałam: starość nie chroni przed miłością, ale miłość bardzo często chroni przed starością. I w wielu takich bilecikach miałam narysowane serce. Serce nie ma zmarszczek. Ja pana Tomasza pamiętam, oczywiście pewnie to schemat i pewnie pani się na mnie... Koncernych oczywiście. Magneto, no to był... Ale tak, prawda. No, grał tą rolę dramatyczną, no bo on ginie w efekcie przecież po 2 czy 3 odcinkach. Ale ja chciałam powiedzieć, że dla mnie był to niebywale przystojny mężczyzna. Czy on rzeczywiście... Ja tylko przystojnych akceptowałam. Oczywiście, po co nam inni, prawda, pani Tereso? A jak pani dba, no mówi pani tak, 5 godzin na planie, wczoraj byłam, pracuję. 8 i 10. Wiemy już, że ten uśmiech i ten bagaż tego szczęścia, które pani miłości wyniosła, to jest jedno. A jak pani dba o taką witalność, żeby to wytrzymać? Bo ja tu jestem, no, pani jest z rocznika mojej mamy. Jak ja zobaczyłam, że pani jest 37 rocznik, to miałam łzy w oczach, bo rocznik jest mamy, a urodziła... Za miesiąc skończę. 14 lipca. 86 lat, właśnie 14. Bo chciałam powiedzieć, że nie tylko jest pani z rocznika mojej mamy, ale z dnia urodzin mojego taty.
Więc jest jakiś tutaj dla mnie, jak ja zobaczyłam datę, myślę sobie, o, po prostu. Ja bardzo żałuję, że mojej mamy nie ma już ze mną. To też dla mnie była bardzo... dla mnie to też była ważna osoba. Natomiast odchodzenie ludzi najbliższych to jest świat już nie jest taki sam. Nie? Osłabieniem pewności siebie. Ja miałam oparcie najpierw w mamie, potem w moim mężu, absolutnie do końca. To był człowiek naprawdę w 100% taki, jakbym sobie wymarzyła może. No może nie umiał tańczyć tam rumby czy samby, bo niekoniecznie, bo on był albo walca, albo kujawiaka w lewo, ale za to miał tyle wspaniałych cech, żeby mógł obdarzyć. Mogę się tym pochwalić. Ale pani Tereso, pani się przydarzyło również w życiu coś podobnego co mnie, czyli pierwszy mąż jest jak naleśnik na ogół do wyrzucenia, bo Tomasz Zaliski nie był pani pierwszym mężem, jak wyczytałam. Tak, tam 3 lata miałam... epizod. Miałam 20 lat, zakochałam się, był również bardzo przystojny. No innych nie akceptuje pani, no. Zresztą nie wiem, czy pani przejrzała moją książkę. Ja wydałam 6 lat temu książkę nad rodzinnym albumem. I to jest z Iloną Łebkowską taka rozmowa. I to jest, bardzo mnie namawiali, nie chciałam, bo uważałam, że w moim życiu nie ma żadnych takich rzeczy, które byłyby jakimiś takimi... atrakcjami, tak? Tak. A oni mówią, właśnie dlatego chcemy z panią zrobić, że pani do tej pory trwa, do tej pory tak. Żyje i spotyka się z ludźmi, mimo tych wszystkich właśnie, jak pani mówi, atrakcji. Więc tam jest właśnie i pierwszy mój, i drugi mąż. W ogóle cała pierwsza część jest, jest to książka napisana nie, to jest w formie rozmowy z Iloną. Ilona siedziała na... wywiad rzeka taki. Krześle na fotelu i żeśmy się gadały, ona tam sobie wszystko spisała. Ale to jest taka tematyczna. Najpierw matka, potem mąż, potem rodzina, potem dopiero film, teatr i tak dalej. Wyczytałam również, że ma pani syna. Mam cudownego na świecie. Marcina. Marcinka. Tak? Czy zrobił z pani babcię, czy jeszcze nie? Tak, tak. Ja mam 19-letniego wnuka. Czyli babcia Teresa jest prawdziwą babcią, a nie... No to w filmie jestem prababcią. No tak, bo już nie moje śledzę wnuki mają tego. Dzieci. A, czyli... a ma pani nie, dobre relacje z wnukami? Słucham? Ma pani dobre relacje z wnukiem? Z tym autentycznym, nie tak, tym tak, 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 tak. Jesteś... tak, dzwoni do mnie babcia, jak się czujesz, opowiada właśnie, zdaje na prawo jazdy, a tam... super. Jest bardzo przystojny. No, a po kim, wie pani, genów się nie da oszukać. Pani uroda, pana Tomasza uroda i cudowna wnuczka. Ma 15 lat, też jest śliczna dziewczyna, pełna inwencji, kochająca życie, łapiąca świat w ogóle ze wszystkich stron. Super. Także jest bardzo, bardzo... mam, tak, oczywiście bywam u nich na jakichś obiadkach, wszystkie święta z nimi spędzam, ale najwięcej z moim najukochańszym, jedynym synem, na którego czekałam 10 lat. 10 lat nie mogłam zajść w ciążę i dopiero jakoś jednym cudem było. No ale potem już się nie udało więcej. No więc jest, ale na pewno bardzo we mnie pewnie też, ale zwłaszcza w mojego Tomka jest uczciwy, prawy, kochający, wrażliwy. To szkoda, że się nie udało więcej, jak takie ma cechy. Pani Tereso, ostatnie pytanie. Jak pani dba o formę taką fizyczną, bo jakby psychicznie, mentalnie pani w ogóle tutaj możemy za panią kapkę staram nosić. Się, muszę pani powiedzieć, staram się przeskoczyć wiek. W jaki sposób? To znaczy, tak, starość, jak pani powiedziałam, serce nie ma zmarszczek. Nawet jeżeli coś mi nie bardzo wychodzi, to staram się to zadbać. Teraz akurat mi trochę kolano tam jakieś wysiadło, ale do jeszcze parę miesięcy temu jeździłam na rowerze i bardzo daleko. Pływam, jeżdżę do sanatorium. Muszę powiedzieć, 2 razy teraz za parę dni jadę do Augustowa. Właśnie, tam jest takie sanatorium lżejsze. Mam piękny pokój przez las na jezioro. I ponieważ całe życie jeździliśmy z mężem do Augustowa na wakacje, ja tam jadę psychicznie odpoczywać. Jadę do miejsc wspomnień, ja go wszędzie tam widzę. Wspaniale. I tam się najlepiej czuję.
Pani Tereso, ja bardzo Pani dziękuję, że znalazła Pani czas i ochotę na przyjechanie do Was. Poznała Pani Silver TV, jest to jedyna inicjatywa w internecie, że mamy własną telewizję, my babcie. Także jestem bardzo dumna, że razem z zespołem to udało mi się stworzyć. I to jest taka skierowana do seniorów, tak? Tak, bo to jest projekt Mądra Babcia. Jest nas tam 400 tysięcy kobiet. Bardzo to ważne i naprawdę pełna jestem uznania dla Pani, bo ci starsi ludzie są tak różnie traktowani, zwłaszcza przez młodzież, która jest nienauczona tego, żeby... Więc taka telewizja, że jest i że to właśnie dla nich, to jest bardzo ważne. Jest 1500 osób na żywo, nas właśnie obejrzało, a później to będzie na stałe na Facebooku Mądra Babcia i na YouTubie Silver TV i myślę, że tam będzie dziesiątki tysięcy wyświetleń, bo takie mamy statystyki, jak to się ładnie mówi. Ja jestem przedumna, że udało mi się nasze polskie babcie wyciągnąć z szafy, spod stołów, z foteli, ruszyć. My robimy sobie metamorfozy, przebieramy się, edukujemy. Cudowne, cudowne. Ja jak jeżdżę na spotkania, bo dość dużo jeżdżę na spotkania po Polsce, właśnie bardzo dużo do jakichś takich ośrodków późnej jesieni czy wczesnej jesieni. I wszystkich namawiam, najważniejsze babcie, wstańcie z fotela, zdejmijcie kapcie przydeptane i szlafrok powyciągany i dziurawy. W domu też trzeba się ubrać i wyjść do ludzi. Właśnie do uniwersytetów trzeciego wieku, do przyjaciół, coś pomóc, co zrobić, byle się nie izolować. W tym fotelu nie tak zadomowić, że ja już z tego nie wyjdę, bo wtedy naprawdę nie wyjdę. Nie, ja tego nie, bo to za daleko jest. Nie, wszystko do przodu. Pani Teresa, ale pani nie wiedziała o tym, że pani w zasadzie zacytowała hymn babci, bo my mamy. Aha. Refren hymnu babcie, może go zadeklamuję, bo nie będę śpiewać, to jest mądre babcie, włóżcie szpilki, zrzućcie kapcie. Więc pani nie wiedząc o tym, nie znając to samo przekazała. Wszystkim absolutnie. Zaśpiewajmy wszyscy chórem babcie górą. Taki jest refren naszego hymnu. To jest o to chodzi. Prawda? Babcia w takiej sukience i taka nowoczesna. No brawo. Ja zawsze mówię, że nie zatrzymujesz się, bo się starzejesz, tylko starzejesz się, bo się zatrzymujesz. Nie zatrzymujmy się. A zatem Coco Jumbo i do przodu. Ja pani dziękuję bardzo. Dziękuję, ja również. Kierowca panią odtransportuje do wybranego miejsca. A wszystkie babcie i prababcie serdecznie pozdrawiam i róbcie swoje. Brawo, jak śpiewał Wojtek Młynarski. Dziękujemy.